Więc tak, chcielibyście się na pewno dowiedzieć, dlaczego nazywałem się tak, a nie inaczej. Samurai Jack. Jack Samurai. Jak zwał, tak zwał. Ta animacja była jedną z ważniejszych rzeczy, które obejrzało się jako mały dzieciak. A teraz wam troszeczkę o nim opowiem. Będzie to taka alorecenzja z osobistymi, małymi wspomnieniami. Także zapraszam was wszystkich na tę nostalgiczną podróż. Rok 2001. Złota era Cartoon Network. Dom dla zmyślonych przyjaciół pani Foster. Mój kumpel z WF-u jest małpą Robot Boy. No i oczywiście Samurai Jack, który do tego czasu był dla dzieci do wieku lat 13. Dlatego był on puszczany zazwyczaj w godzinach bardziej wieczornych. Sama fabuła nie jest jakoś zbytnio skomplikowana. Ojciec Jacka, ówczesny samuraj i król, próbuje zniszczyć samego Aku. Niestety, sam demon jest tak potężny, że ojciec naszego głównego bohatera nie daje rady. Dlatego też Samurai Jack po wielkim i spartańskim szkoleniu, które o dziwo miało miejsce na całym świecie, które miało go przyszykować do największej walki jego życia, dzierżąc magiczny miecz, pokonuje potężnego demona. Niestety podstępny Aku, używając swojej magii, sprowadza biednego samuraja w przyszłość, do rzeczywistości, w której to Aku zawładnął całym światem. No i tak dochodzimy do sedna sprawy. Nasz 15-wieczny chyba samuraj? Nie. Samuraje byli w 15 wieku, tak. Dobra, uznajmy, że 15 wiek. Nasz 15-wieczny samuraj musi teraz przemierzyć okrutną, przepełnioną goryczem i zepsutą złem przyszłość, aby móc znowu wrócić do domu. Oczywiście nie dowiadujemy się całej przeszłości Jacka na samym początku. Pan Tarkowski zrobił to właśnie w ten sposób, podobnie jak w Primalu. Oczywiście dialogi są, chociaż nie jest ich tak dużo. W Primalu, jak mogliście zauważyć w mojej poprzedniej recenzji, która znajduje się po prawej stronie ekranu, nie posiadała żadnych dialogów. Tutaj owszem, możemy je znaleźć, ale w bardzo niewielkiej ilości. Tu między innymi jest właśnie przedstawienie narracji bez użycia słów, a samą przeszłość naszego samuraja poznajemy w trakcie naszej podróży. Przez retrospekcje są właśnie takie specjalne odcinki, które mają być takimi retrospekcjami z życia naszego samuraja, jak to między innymi przemierzał cały świat. Tak, to jest spoiler. Jest właśnie taki specjalny odcinek, w którym widzimy, jak Jack podróżuje po całym świecie i zdobywa swój legendarny, magiczny miecz, dzięki któremu ma położyć kres wielkiemu złu Aku. Tylko skoro to jest takie ciche, to pewnie się zapytacie, co takiego jest w tym wyjątkowego? Już tłumaczyłem. Tak jak w Primalu, jest pokazane to emocjami, otoczenie też wam opowiada całą tę historię. Nie, są tam dialogi, ale one, znaczy są istotne, ale głównie to sytuacje i świat przedstawiony napędzają nasz umysł, nasz mózg do interpretacji tego, co może czuć Jack. Jego spokój przez większość czasu niewiele nam mówi, ale dowiadujemy się jednak, że w głowie naszego samuraja tli się naprawdę wiele myśli. Spotkał on naprawdę wiele bóstw, wielu ludzi, wiele niebezpieczeństw, wiele prób, które musi przejść, aby wrócić do domu. Aku w swojej naturze jest podstępny i bezwzględny i będzie używać każdego możliwego fortelu, każdego możliwego podstępu, każdej możliwej sztuczki, byleby tylko uwięzić i zniszczyć samuraja. Złamać go psychicznie, nie chce go on od razu zabić. On najpierw chce go złamać. To jest właśnie ta podróż. Wielokrotne próby złamania woli naszego samuraja i jego zasad, które nim kierują. W ostateczności, jednak cóż, jeżeli ktoś widział ostatni sezon, to wie, jak to się stało. Sama tragedia z tym upływającym czasem, który Jack teraz
po 50 latach zrozumiał, że płynie zupełnie inaczej. Prawie go złamała. Zasady, których się trzymał, mogły go zupełnie zniszczyć. Jednak stało się coś, co spowodowało, że trwał w swoim postanowieniu. Dalej wam misiaki nie będę tego zdradzał, nie chcę zepsuć niespodzianki. Ale właśnie tutaj możemy zaobserwować długą wędrówkę naszego samuraja przez cały ten świat. Mimo tego, że podróżując spotyka wiele niebezpieczeństw, łowców nagród, kosmitów i potworów, które będą usiłować go zabić, ewentualnie sprowadzić prosto w szpony Aku, spotka również i wiele barwnych, ciekawych i interesujących postaci, które być może, mówię tylko być może, pomogą mu w przyszłości. Każdy z nich oczywiście miał swoje motywy, ale był jeden wspólny mianownik. Wolność, czyli to, czego Aku nienawidzi. Aku jest demonem, władcą absolutnym, który nienawidzi wszelakiego sprzeciwu. Dlatego on tak usilnie również w przeszłości, czyli w czasach, których żyje obecnie nasz drogi samuraj, próbował on opanować wszystko, co żyje, podporządkować swojej woli i używając swojej magii i krwi. Bo tak, istnieją również kultyści Aku. W sumie to akurat jest typowe, w końcu to demon. I tu właśnie te czynniki jak wolność, honor, chęci do życia oraz jedność z naturą pozwoliły właśnie Jackowi nawiązać więź z bardzo dużą ilością postaci. Nieważne jak bardzo by był kuszony, nieważne jak bardzo Jack był sponiewierany przez Aku, najlepsze było na samym końcu. Te wartości, które Jack ze sobą niósł, były przekazywane dalej do tych innych ludzi. Najlepsze później było to, a w sumie mogę wam powiedzieć, na samym końcu, kiedy sam Jack był już prawie złamany, wszyscy ci sojusznicy, wszystkie jakby te istoty, wszystkie osoby, które spotkał, pomogły mu bez mrugnięcia okiem. Mogę tylko jeszcze wspomnieć, że zakończenie było dobre. No i w sumie nie muszę wam zbyt wiele po prostu mówić, żeby nie psuć wam zabawy. Ale zaskoczyło mnie samo zakończenie. Ale jednocześnie byłem dość zadowolony. Samurai Jack jest bardzo imponującą opowieścią i wyprawą. O tym, jak ktoś, kto pochodzi z zupełnie innego wieku, posiada swoje wartości, próbuje je utrzymać, mimo tego wielkiego uścisku cywilizacyjnego. I powiem tak, to jest naprawdę uniwersalny przekaz. Może być on przekazany również do naszych czasów, bo możemy w sumie to zauważyć, że jednostka, która jednak posiada pewne zasady, trzyma się ich, może zostać stłamszona przez ten ogrom globalizacji, przez ten cały szum informacyjny, stres ze strony otoczenia. Dzięki temu ktoś taki, taka jednostka może zostać stłamszona i po prostu może popaść w gorycz i rozpacz. I stanie się dokładnie taka sama jak reszta. A więc Samurai Jack to nie jest tylko walka z potworami. Jest to podróż pokazująca różne słabości oraz próby walki z nimi. Osobiście polecam wam wszystkim to obejrzeć. Jest to ekscytująca, a zarazem niesamowita podróż, która potrafi podbudować niejednego człowieka. Jacka. W tym momencie chciałbym się z wami wszystkimi pożegnać. Zapraszam was wszystkich na Discorda, na mojego Facebooka, na naszą grupę. Oczywiście również możecie wpaść na Twitcha. W miarę możliwości staram się tutaj regularnie streamować. Zazwyczaj jak się udaje, to streamy są opisane w regulaminie streamów, który jest na Discordzie. Także zapraszam was do niego. Wszystkie linki będą właśnie w opisie. A ja będę się z wami wszystkimi żegnać. Do zobaczenia, moi kochani, w
następnej przygodzie.